And all the people say, you can't wake up, this is not a dream. Like a part of a machine, you are not. Konnichiwa, z tej strony Kawaii.brunet. Wybaczcie, że ostatnio jest mi tak mało na YouTubie, ale staram się korzystać z pięknej pogody. Szkoda mi siedzieć w domu przed komputerem, kiedy jest takie wspaniałe słońce. Ostatnio też jest mało serii, które by mnie na tyle wciągnęły, żebym chciała siedzieć przed tym komputerem. Oczywiście to nie jest tak, że porzuciłam anime, po prostu za bardzo nic ostatnio mnie nie interesuje. Jest też kilka serii starszych, które mam w planach, ale obejrzę i zrecenzuję je dopiero wtedy, kiedy znajdę czas i kiedy pogoda będzie gorsza. Ponieważ teraz mi po prostu szkoda, nie chce mi się siedzieć przed komputerem, spędzam czas na dworze, kiedy jestem w domu, to przed komputerem siedzę dopiero wieczorem, przed spaniem, wtedy piszę bloga, moje opowiadanie, na które Was jeszcze raz serdecznie zapraszam. Więc to też nie jest tak, że Was olałam, po prostu wolę wykorzystać ten czas troszeczkę inaczej. Ostatnimi tygodniami nie kupowałam też zbyt wielu mang, praktycznie jedną. Dopiero na przełomie czerwca i lipca wyjdzie 5 tytułów, które kupię i zrobię takiego większego vloga o zakupach mangowych. Teraz kupiłam tylko 14 tom Ataku Tytanów. W tym wydaniu pojawił się błąd. Na szczęście ja trafiłam na egzemplarz bez błędu, z czego się bardzo cieszę. Kupiłam również magazyn Kia z taką samą grafiką, jaka jest na mandze Ataku Tytanów. Ostatnio kupiłam też, rzucę na łóżko, taką kosmetyczkę z Totoro. Teraz z Totoro, z Pikachu oraz innymi postaciami z anime dla dzieci, właśnie w sklepach takich po 5 zł, jak to się nazywa, są właśnie takie kosmetyczki, piórniki, co tam jeszcze, różne gadżety właśnie z takimi postaciami typowo Kodomo. Mój akurat też ma takiego lekkiego zeza, ale mi to nie przeszkadza, ma też tutaj jakiś pieprzyk, ale i tak uważam, że jest słodki, na pewno mi się przyda, jest miękki, elastyczny, bardzo fajny, więc jego kosmetyczka myślę, że się sprawdzi. Ostatnią rzeczą, jaką ostatnio sobie namówiłam, to moja body pillow z Draco Malfoyem i Hermioną Granger. Idę mogę pokazać, jest spora. I cieszę się, że nie kupiłam poduszki na Magnificonie, bo za te zapłaciłam 100 razem z dowozem. Czyli o połowę taniej niż by mi wyszło na Magnificonie. Dodatkowo mogłam wybrać sobie grafikę, więc jeżeli chcecie fajną poduchę ze swoją grafiką, jaką tylko Wam się podoba, no to polecam Wam stronę inuki.pl. I to wszystko ode mnie w tym vlogu. Naprawdę wybaczcie, że ostatnio jest mi tak mało, ale staram się spędzać jak najwięcej czasu na słoneczku. Jeżeli chcecie, mogę robić daily vlogi, jakieś oczywiście ciekawe. Jeżeli jestem w fajnym miejscu, widzę coś ciekawego, to wtedy to nakręcę i wrzucę na YouTube'a. Piszcie, czy chcielibyście coś takiego na moim kanale. To wszystko z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmikach.